Siemaneczko, widzowie, z tej strony SKJ Gaminga, to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj nie zagramy, a pokażę wam moją szafkę w grze Fortnite. Więc bez żadnego przedłużania jeszcze powiem tylko, że szafkę będę pokazywał w taki sposób, że jakby będę takie najciekawsze rzeczy, no płyty albo jakieś małe, te ekrany, no to nie jest za ciekawe, więc będą tylko emotki. No i tutaj będą jakieś plecaki, no i skiny, więc bez zbędnego przedłużenia, bo ten odcinek może trochę potrwać. Pytaliście mnie tam kiedyś, kiedy będzie szafka, a myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy odcinek, więc bez zbędnego przedłużenia lecimy do szafki. Zacznę chyba od emotek. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej rozsądny wybór. No i polecimy sobie od dołu w sumie, aby... Nie wiem, czy mogę dać sobie tylko emotki. O, jest. Tylko emotki, bo te malowania czy coś. Nie mam ich sporo, ale myślę, że są całkiem ciekawe. Zaczniemy od dołu, czyli najlepsze emoty. Czemu są te garnki? O. No, dokładnie. Tutaj mamy VAR. Jeśli się nie mylę, to... 13 sezon, to będzie była woda. To jest dmuch i świeczki, to na urodziny. Nie będę tego oglądał. Zamiatanka, czyli po tej DDL. Taki najbardziej chamski. Normalnie tak było, że raz zabiłem typa ze snajpy, heavy snajpy. I normalnie zmiotłem go z planszy. Tutaj zadzwoń, czyli moja pierwsza emotka, bo zacząłem od 12 sezonu w ogóle grać. Zabawa, czyli kupiłem ten taniec. O, najlepszy taniec. Oczywiście jest tutaj gladiatora. O, tego nawet tańca nie widziałem. W ogóle mam sporo takich rzeczy. O, to jest sztos. W ogóle mam sporo takich emotek, których nawet nie wiem, że mam. O, to akurat kupowałem nawet. To w ogóle nawet nie wiem, co to jest. Tam była wtedy, kiedy był ten kosmici i tak dalej. Salto bohatera oczywiście. To jest 12 sezonu emotka, rzut monetą. Jeśli nie mylę, emotka Midasa. O, tutaj akurat. No to jest tak jak ożył czy reszka. Tutaj mamy puf. No, więc wy tak zróbcie przed ekranami. No, więc rozsiądźcie się wygodnie. To jest w ogóle emotka, którą kupiłem. Płacz łez, fajnie. W ogóle nawet nie wiedziałem, że ja mam taki taniec. Uuu, ale fajny sweter. Normalnie jak Messi. Wtedy z Realem. Kto wie, ten wie ogólnie. Pochmurno. Trzeci sezon. O, pik pik. A chyba, że to jest mój pierwszy taniec. Tak, wydaje mi się, bo ten pik pik to był taniec, jakby... Nie trzeba było mieć karnetu, żeby mieć ten taniec. Więc okej. Okay. Głębokie dubowanie to akurat... Kupiłem. Werwa, to nudne jest, dostawało się jakby za darmo. Uwielbiam to z tego sezonu. Chyba jakiś karnet. Co nam narysujesz? Uuu, fajnie. Dobra. O, to kupiłem swawolne progi. Pierwsza emotka, którą kupiłem. Zarąbiście. Pury ziemniaczane, to jest też bardzo fajny taniec. Przy klawiszach. Trzeci sezon, pamiętam. Bardzo fajna emotka. Oho, to jest normalnie. Szef. Dobra, lecimy dalej. W sumie już się zaczynają takie fajne emotki. Tutaj mamy flossa, tylko takiego bezruch dance. Obrotowy normalnie. Też kupiony w sklepie. Tutaj mamy niewidzialne wiotło. A ten taniec jest taki słaby. Tak samo jak ten. Haha, no i. Łapki, pazurki, tak o. Dobra. To jest w ogóle sztosik. No jak to tak może? Wow. Mam taką reakcję, jak oni tutaj, jak oglądają to. Na tej mocy. Cwaniak, czyli taniec do Brutusa, jeśli nie mylę. Buty i koty. Normalnie mój ulubiony taniec. Nie, no ale bardzo sztos. To jest emotka taka bardzo fajna.
Nie no, bardzo mi się podoba ta emota. Tutaj mamy taniec Rika. Hej, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Nawet nie wiedziałem, że jest, mam coś takiego. Boogie Down, czyli za 2L. Planetary Climat, no to wiadomo. Tutaj ta emota, wiadomo. Za Wina w tym sezonie. Jak na sprężenie, czyli taniec Midasa. Też bardzo fajna emotka. A oczywiście zaczynają się Marvelowe tutaj właśnie tańce, trzy tańce, ale naprawdę Marvel to jest coś pięknego i ogólnie to jest taniec Czarnej Pantery, czyli Wakanda Forever. Skuterek Deadpoola, bardzo fajna moda. Mamy tutaj Kata Vampira, też bardzo fajne. Uniki też Lara Croft, takie okej. I mamy serię Ikon, które mam sporo całkiem. No nie aż tak. Powiedz tak, mój pierwszy serię Ikon. Oczywiście taniec Marshmallow. Bardzo fajnie. Marshmallow, jak samo nazwa wskazuje. Tutaj mamy Tossy Slide. Też bardzo, moja chyba ulubiona emotka. Bardzo fajnie. I to jest ta emota z zestawu. To Dynamic. To jest te chińskie te... O kurde, czemu to ustawiłem? No to jest te chińskie te BTS-y, tak mi się daje, ale tak mi się zdaje. No nie wiem, chyba. Nie wiem, ja tam się nie znam tych tutaj koreańskich. Dobra, świętowanie luzy, czyli oczywiście Neymarito, który ten taniec, jakby ktoś nie wiedział, zatańczył po meczu z Villarrealem w FC Barcelonie w 2017 roku. A tutaj taka ciekawostka ode mnie. No i kolejna emotka z tej no, edycji. Jakby to powiedzieć, jestem dynamitem. No i oczywiście. No, pozwólcie, że nie przeczytam nazwy tej emotki. Spróbujcie wy. Azart. Dobra. To głupio wyjdzie. Dobra, przechodzimy do plecaków, które naprawdę są spoko. Tak wyglądają moje emotki. Myślę, że moją ulubioną to jest oczywiście Marshmallow, Świętowanie Luzu, no i oczywiście Tossy Slide. Okej, lecimy do tutaj plecaków. Jak mówię, też są takie plecaki, których w ogóle nie znam nawet, więc okej. Lecimy od samego dołu, mamy jedyną niepospolitą. Żadnych duchów, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ja mamy złomik, czyli plecak do iskry. Tak mi się wydaje. Okej. To jest tarcza niespodzianka, czyli to jest damowa. Sztylet w plecach, czyli to jest za... Jak to się nazywa? No, za ten pakiet startowy. O, mamy sakwa solnianki do ryby. Do ryby. No to jest ten... Powiedzmy, że tak szybko trochę polecę. To jest ten papier za darmo. Pakiet. Wow, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dla mnie? Jak sama nazwa wskazuje. O, to jest barwna deska. Bardzo fajny tutaj. Bardzo fajny plecak. Wykluj plecak. Fajne. Śnieżna sakwa, czyli za darmo. To w ogóle przed chwilą dostałem. Aha. Puklerz Diko Serce. To jest fajny plecak. To jest całkiem fajny plecak. To w ogóle nawet nie wiem, że coś takiego jest. To jest chyba... A, Agent Jones. To ma style. Dobra. To jest fajne. To jest git. Dobra, lecimy dalej. Plecak przygodowy, ale... Ja lubię ten plecak, ale no... No sami wiecie, jak to wygląda. Trochę zasłania. Plecak Pomagiera, fajnie. Plecak grawitacyjny Dynamo, okej. Musimy plażowicz, czyli karnet. Tutaj jakiś karnet. O, to fajne skrzydła za darmo. To jest w ogóle. Ma na trawicę Scotta to się dostawało. Mini księżyc, tutaj karnet w ogóle. To jest spoko całkiem te motki w ogóle. Ale się patrzy łyba. Karnet to jest chyba, o to jest plecak tutaj do OM, bardzo fajny, nie topesz. No to są takie nudniejsze, to też tak spoko całkiem. Tutaj mamy
skarpety, mam tylko na razie to. O, to jest w ogóle czarne serduszko, bardzo fajne. Bogactwo śniadaniowe, to jest dokładnie. Babo, co jest? No to jest ten karnet. Karnet to jest spoko, spoko. Karnet, oto plecak Midasa, bardzo fajny. To jest do gladiatora. No tutaj karnet, ale to strasznie dużo zasłania. Ale ten plecak jest fajny. Dobra, tutaj seria Mrok, jakiś plecak nawet nie wiedziałem. O, i plecaki Marvelowe. Tutaj no powiedzmy, że nie ma jakichś takich fajnych. No taki, no nie jest to najlepsze. Ale to jest normalnie najlepsze. Sadzonka Gruta. Ja się sobie tutaj tańczy, to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo mi się podoba. Jest z moich ulubionych plecaków. Plecak Ocaleńca. Taki sobie. Puchar Joja, czyli do Neymara zestawu. Dziecko, ale ja w ogóle nie nosiłem nawet tej Jody, bo to wszystko zasłania. To też jest takie strasznie duże i zasłania. No i oczywiście Muszla, Monarchy, czyli Aquamena. Moim faworytem jest tutaj Sadzonka Gruta, więc sobie ją wyposażę. Dobra, ja w ogóle zapomniałem o kilofach, dlatego o zbierakach, więc ja tak szybko przelecę, bo nie chcę, żeby ten odcinek jakoś długo trwał. Więc dobra, lecimy sobie. Będę mówił tak, czy dobry, czy słaby. To widzę pierwszy raz, on był inny. Ten startowy, trochę inny był. O, to mój pierwszy kilo w ogóle. Bardzo fajny, sentymentalnie, tak. To takie słabe, mech, mech. To jest takie no, niby początki, ale i tak, takie no. No widać, że to nie jest z pierwszego sezonu, trochę był inny wtedy. O, driver, czyli często przeze mnie używany. Midas, no, kill of Midasa, czyli mój faworyt. To jest chyba mój ulubiony kill of. Ale to zaraz jeszcze przejdę, bo mam kilka takich fajnych. To jest pakiet. Karnet. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, ale spoko. To jest karnet. To jest za zadania. No to jakieś karnety. To jest fajne, bo to było w drugim sezonie za ogólnie. Jak to się nazywa? Za zadania. No to ogólnie te pakiety startowe. To jakieś kill-offy. O, to są bardzo fajne. Naprawdę mi się podobają. Tutaj te cepy zwycięzcy, ale patrzcie, jak one fajnie w lobby tutaj się przewracają jakby. Bardzo, bardzo fajne. No i mój ulubiony kill-off z tego sezonu, ale jest naprawdę taki fajny, że jeszcze ma style tutaj do blokowania. I ten niebieski to jest. O, ten niebieski. Żeby nie jakiś daltonistą. Naprawdę. Faworyt. Tak samo jak te kill-offy, naprawdę. Świetne. Ostrzają, naprawdę. Mężczyźnie pazurki tutaj. Te kill-offy są całkiem spoko, takie epickie miecze cudów. No i zaczynają się tutaj Marvela i. Och, ten ohydny. Ohydny. On się nazywał Predator? Jak to było? Nie wiem, ten skin się jakoś nazywał, ten Predator, czy coś, nie wiem, zapomniałem. No, taki słaby, teraz Marvelowe. W tym, jakby, nie było tam jakichś takich najlepszych killów. Ten był naprawdę sztos. I ten, a tak to nie było jakichś dobrych. A takie średnie te killy. No i atak Jaguara do Neymara. Bardzo fajny. O, i trójząb Aquamena, tak bardzo stos. I w sumie co? To jest spoko. Okej, Loki to nie będę pokazywał, bo mam ich w sumie nie aż tak mało. A mogę pokazać wam, które jest moje ulubione. To jest bardzo fajne. Tak samo jak ta lotka. Jakby ta lotnia za wygraną była bardzo fajna. Tak samo jak ta. Jakby to jest takie bardziej sentymentalne. I tutaj melolotnia, to jest naprawdę bardzo sztosny, ma jeszcze styl taki czarny, czarno-złoty. Tutaj podniebny akrobata to jest naprawdę też sztos. No i tutaj Travis Scott, ale myślę, że Marshmallow to jest najlepsze. No i przechodzimy do skinów. Nie będę przedłużał, bo już 14 minut odcinka. No nie mam ich jakby strasznie dużo. Bo też zacząłem od 12 sezonu w sumie grać. Ale trochę tych fajnych skinów było, więc lecimy tutaj. Rozbitek Jonesy.
Nie wiem, czemu ja kupiłem tego skina. Może zdejmę tego Groota w ogóle, bo widzę, że to będzie przeszkadzał. Ten skin rozbitka Jonesiego jest taki... No nie, no, no sami widzicie, no. Taki normalny Jonesy. Jakby, no wiecie, określcie go w komentarzach. Dobra. Mamy maniaczkę, czyli skinem. Skin, którym grałem najczęściej, jakby... Tym skinem gram prawie każdą grę, którą gram. No i te skiny są brzydkie, ale to jest mój ulubiony i najlepszy skin mój. No. Tutaj mamy zimowy oddział, taki średni. Strączka, czyli mój pierwszy, jakby to powiedzieć, pakiet startowy. Poszukiwacz. No tu mamy, wiadomo, pakiet. Plażowe barwy, czyli skin, którego kupiłem. Tutaj paluch rybny. Siódmy sezon też kupiony. Krisab. To jest chyba... Jak to przeczytać? Akademia... Wiedźmiego Dębu, okej. Okay. Nie wiem, to jest chyba ten świąteczny skin. Tak samo jak ten. No, całkiem, całkiem ładny tutaj pakiet. Mamy iskrę, którą kupiłem. TNT, no, wiadomo. Tarana. Nigdy nie grałem tym skinem, szczerze. Tak samo jak nie grałem śniego Mandosem. Nie wiem, czemu to jest takie duże. O, Siona. Siona to jest bardzo fajny skinek. W ogóle chyba blokowałem nawet wszystkie style do Siony. Dobra, też Tosik. Riz też chyba, no, tak, wszystkie skile odblokowane, style, nie skiny. Podniebno, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny skinek. No, no co ja mogę powiedzieć, bardzo, bardzo sztos. Oceana, to jest wszystkie style, tutaj oczywiście zaliczone. Nurek Jonesy, czyli Karnel, ale taki mech skin trochę. Miał się, to jest po prostu najlepszy. O, w ogóle chwila. O. Dobra, lecimy dalej. Maeve, taki średni ten skin. Tak samo jak Telexa. Ojej, anime w Fortnite, to się nie łączy. Condor, piąty sezon, fajnie całkiem. Kitek, no to. Mam tutaj w ogóle wszystkie style. I wydaje mi się, że ten jest... Nie bez powodu, ale... Ten pierwszy jest niczego sobie. No tutaj mamy tego skinka z karnetu. Tutaj mamy Gdaka. Wielkanocnego tutaj. Ciocho, to jest po prostu taki fajny skinek, że... Ale oczywiście tylko ten... Tylko ten styl. Tamte są takie średnie, ale... To ten naleśnik to jest w ogóle najlepszy. Brutus, mamy tutaj mój ulubiony sezon, czyli 12. W ogóle minigun, jakby to powiedział pewien sławny youtuber, Brutus Grubego był wtedy. Fajnie, fajnie. Agent Skórek, czyli mój pierwszy skin, którym zrobiłem wina w ogóle w Fortnite, Balloon Royale. I zawsze tym grałem, tym białym. Elegancik. Dobra, Agent Jones, wszystkie style, tak odblokowane. Wydaje mi się, że ten jest taki najfajniejszy. No. W ogóle to taka fajna historia. Fajną historię wtedy. To fajna fabuła w ogóle wtedy było z tym Johnson. Naprawdę to było fajne. Zmora, czyli taki, to jest mój naprawdę. Się nie mylę. Wydaje mi się, że to jest po prostu skin z filmu Gladiator. Nie wiem. Tak mi się wydaje, no bo to wszystko jest no, tak, podobne. A te emotki, tak mi się wydaje po prostu, że to jest z tego filmu. Jeśli ktoś nie wie, co to jest film, jaki to jest film, to problem. Wieczny rycerz. Wszystkie tutaj style odblokowane. Myślę, że ten jest najlepszy. Naprawdę bardzo fajny skinek. Dalej, no, to jest ta Maja, ale średnio, naprawdę słaby skin. Skrytobójczyni z Iglicy. Aha, fajnie. Raz. No, nawet wszystkie skiny odblokowane. Ten jest najlepszy w sumie.
Ale taki średni ten skin. Lecimy razem. Predator, czyli się nie myliłem. W ogóle to jest ohydny skin. Jeszcze zobaczcie jego w ogóle motkę. Jak ktoś nie lubi w ogóle takich, to niech zasłoni oczy na chwilę. W ogóle zobaczcie na to, jakie to jest ohydne normalnie. No Boże, sam się nawet przestraszyłem. Dobra. Midas, czyli mój jeden z ulubionych skinów. Pierwszy skin, jedyny, który jest złoty. Cały złoty. Midasik to jest naprawdę najlepsza fabuła i ogólnie to jeden z najlepszych skinów, jaki prowadził ktokolwiek do Fortnite'a. Dalej mamy Fade'a. Tutaj wszystkie style odblokowane, ale wydaje mi się, że ten taki po prostu najlepszy, ten taki normalny. Robił nowe cienie, nigdy nie grałem tym skinem. Wolverine, o Wolverine to jest rosto mistrz. Najlepszy, jeden z najlepszych skinów. Nie no, nie najlepszy, ale naprawdę bardzo sztos. Tutaj mamy te wszystkie komiksowe style odblokowane, oprócz tego kolorowego. No i tutaj mamy oczywiście Logana. Jak ktoś nie oglądał X-Menów, albo Logana, bo w sumie to jest od 16 lat. Nie wiem jak to tam wygląda. Mamy Tonego Starka, czyli mojego ulubionego skina. W ogóle patrzcie w lobby. Aha, tutaj mi się załaduje. Chwila. Ta emotka jest po prostu sztosik. Jak ktoś oglądał Avengersów, to wie o co chodzi. Ja oglądałem wszystkie części. Jakby co. No i mamy Thora. To jest pierwszy skin w ogóle z tamtego sezonu. Naprawdę bardzo fajny. To emotka Bóg Piorunów. Ale naprawdę bardzo sztos. Oczywiście to z komiksów. Syn Odyna oczywiście. Storm odblokowane. Tak samo wszystkie style. Wydaje mi się, że ten jest najlepszy. Weźmy dalej. Mystic, czyli jedna z X-Menów. Ten skin faworyt. I w ogóle ta jej emotka. Jest naprawdę sztosik. No. I od razu się zmienia w Bambika. Albo w skinę, którego się przed chwilą zabiło. Lecimy dalej, tutaj mam wszystkie skiny do Jennifer Walters. Jest spoko skin, oczywiście Pani Hulk, czerwona i zielona wersja, wiadomo. Mamy Groota, do Groota mam też wszystkie style. No, jakoś nie podoba mi się za bardzo ten skin, chyba taki średni. Doktor Doom, to było coś. W ogóle, jak ktoś grał w sezonie 14, to jak było domena Duma, to się nazywało, jakby ta miejscówka Duma, i po prostu tam się co grę miało te mityczne przedmioty. Te Duma to była taka, jakby to była taka satysfakcja, że albo ta Iron Mana na Starkim Dusty, to było coś po prostu. No i tym oto sposobem kończymy ten no jakby to powiedzieć, z Avengersów. Nie no nie, bo w sumie to Jennifer Walters, Storm i Mystic to nie są Avengersy, tak samo jak Wolverine. I Doktor Doom. I Groot. Tylko tutaj ten Stark i Thor to są Avengersy. No po prostu ci komiksowi Marvelowcy. Bo Deadpool to jest inna bajka w ogóle. No ale też Marvel oczywiście. Deadpool... O Boże, ten skin jest... ohydny, ale ten już jest całkiem spoko. Dalej mamy skin, który się dostawało za darmo jakby w tym sezonie, ale no... oj, niewiele osób w tym gra. Lara Croft, to był w ogóle bardzo fajny skin z serii... o w ogóle... No ten skin jakoś słaby trochę. No ale ten jest też tos. Bardzo fajnie, ale ten chyba wygrywa. Ale naprawdę Lara Croft to było jak... no, z Tomb Raidera. Oczywiście, z gry. No i oczywiście mój ulubiony skinek. Neymarek, czyli mój ulubiony piłkarz. Jakby ktoś nie wiedział. Tutaj w ogóle ma 1:1 odwzorowane tatuaże. Teraz... o, chociaż tutaj na nodze nie ma jednego. Epic Games się nie postarało. A, niestety, ale ma tutaj...
No dobrze, dobrze. Ale tutaj na noc powinienem mieć tutaj. Nieważne co będę tutaj się kłócił z Epic Games. Fajny skin, naprawdę bardzo sztos. Ta edycja też jest bardzo fajna. Myślę, że nawet lepsza. Tutaj naprawdę jakby kupiłem karnet w szóstym sezonie rozdziału drugiego, tylko żeby mieć tego skina. Bo tamte inne skiny były no słabe. Mamy Marshmallow, czyli mojego jednego z ulubionych skinów, a raczej drugiego po Neymarze ulubionego skina w ogóle. Ten styl jest bardzo fajny, ale ten skin po prostu wygrywa. On jest sztos, po prostu takie czarne, złote, wszystko się świeci, tak jak u starego tego skina. Mamy kolejnego Mandaloriana, który ja mam tutaj wszystkie jego edycje. Tak, mam wszystko na maksa w ogóle. No to inaczej wygląda jednak. Chwila. Ten hełmik się jakoś zmienia wtedy. Nie wiem o co chodzi w ogóle z tymi. Chociaż no trochę się zmienił, nieważne, dobra. Lecimy dalej. Mamy tutaj Raven, nie wiem jak się czyta. Taki słaby trochę skinek, bym tak powiedział. Nawet nie wiem, kto to dokładnie jest. Seria DC, więc to pewnie jakiś pokroju Aquamana, który jest jednym z fajniejszych skinów w Fortnite, ale myślę, że ten styl jest. Nie no, ten w sumie jest lepszy. Jeśli się nie mylę, to że ten styl jest z Ligi Sprawiedliwości, a ten jest z Aquamana. Nigdy w ogóle nie oglądałem Aquamana, bo raczej nie oglądam DC, a raczej Marvela jak już. No więc tak to wygląda. No i na tyle z tego odcinka. 27 minut, chyba nie zasnęliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że mu się podobało. Więc widzowie, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. I ogólnie subskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego.